Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nigrum. Oto przed Wami drugi odcinek z serii Zagrajmy w Hellblade Senua Sacrifice. Tak, dobrze słyszycie, zdecydowaliście, że chcecie pełną serię, co mnie bardzo ucieszyło, bo gra naprawdę mnie zainteresowała już po pierwszym odcinku, po pierwszym materiale. Naprawdę, klimatem, historią, grafiką, wszystkim, co tutaj się działo na ekranie, walką, pomysłami, wszystkim. Więc zdecydowaliście, pisaliście w komentarzach, że chcecie pełną serię, pisaliście na Discordzie, że chcecie pełną serię. Bardzo mnie to cieszy. Rozpoczynamy pełny Let's Play, zagrajmy wy. Skończyliśmy ostatnio na walce i dowiedzieliśmy się, jaki gra ma system. Mianowicie, po każdej porażce będzie Senua widziała swoją śmierć, tak jak to miało miejsce w poprzednim materiale. I ona nie umiera do końca, tylko po prostu widzi w formie wizji swoją śmierć. Mamy przed sobą drzwi do wyboru. Jedne prowadzą do Boga Iluzji, a drugie do Boga Ognia. Jak pamiętacie, musimy pokonać obu, żeby otworzyć tę bramę. I te kamienie, w sumie tak się jeszcze zastanawiałam po skończeniu pierwszego materiału, że możemy przecież spróbować nacisnąć R2. The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Okej, czyli przy tych obeliskach mamy takie opowieści tego Drufa, którego spotkaliśmy wcześniej. Właśnie tak sobie pomyślałam teraz, że możemy przecież użyć R2 i skupić swój wzrok na tym kamieniu, żeby... Ciekawa jestem, czy ja tutaj mogę się wrócić. Czy coś tutaj się jeszcze zmieniło po tym wszystkim? Ale chyba nie możemy się wrócić. Niestety tamte kamienie, które spotkaliśmy w pierwszym materiale, już pominęłam. No i nie mogę się tutaj wrócić. Właśnie, no niestety, trudno. Nie mogę już do nich wrócić. No ale teraz wiem, jak ta mechanika działa. To są po prostu takie opowieści na temat świata, na temat lore tego Drufa. Fajne, bardzo fajne rzeczy. Dobra, mamy drzwi przed sobą. Może wybierzemy najpierw te po lewej, co wy na to? Valraven, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Czyli Bóg iluzji, Valraven. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark, the gate. Właśnie myślałam, że ten znak prowadzi do Boga Ognia, ale i tak musimy ich obu pokonać, więc zaczniemy sobie od Valravana. Ale ładnie, zobaczcie tylko na to, jak pięknie. Miła odmiana po tych mrocznych zakamarkach, które zwiedzaliśmy. Pewnie zaraz i tak ciemność nadejdzie i znowu będziemy musieli się z nią mierzyć. Z tymi demonami, które wyłażą z tej ciemności. No jestem ciekawa, jak starcia z bossami będą wyglądać, naprawdę. Dobra, zobaczmy tutaj. Kolejny obelisk, kolejny znak. Właściwie to jest nie tyle obelisk, po prostu kolejny znak. Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife. And they had three sons. Odin was the eldest. And the Northmen hold him to be the foremost of the gods. The All-Father.
To jest naprawdę fajny motyw, podoba mi się bardzo, bo dla osób, które nie znają mitologii nordyckiej, to jest świetna sprawa, żeby czegoś się tutaj więcej dowiedzieć w tym temacie, a dla osób, które są zaznajomione z mitologią nordycką, to jest bardzo fajny smaczek. Ja czytałam mitologię nordycką, bardzo, bardzo dużo różnych wątków, różnych opowieści, różnych historii, różnych tych postaci, więc no, jest bardzo fajna, polecam naprawdę, jeżeli jeszcze nie zapoznaliście się z mitologią nordycką, to naprawdę zachęcam. Dobra, będziemy musieli się też rozglądać za tymi znakami, bo też nie wiem, czy grali, czy to jako formę znajdźki, czy po prostu tylko taką informację dla nas. Ale super, podoba mi się to, bo więcej się dowiadujemy na temat tego świata. Dobra, kolejny znak, na którym musimy się skupić, ale patrzcie na to. Tu chyba możemy się dostać, bo tu jest jakiś most. Dobra, to mnie zaintrygowało, słuchajcie. Zanim ja tutaj przejdę. O, właśnie. Ja lubię takie poboczne motywy. Jakieś miejsce, może jakieś przejście, może jakaś znajdźka, może coś. No, znowu się burza zbiera. Dobra, co to jest wszystko? Okej, nic się nie wydarzyło, słuchajcie. Myślałam, że coś się stanie, jak przez to przejdę. Tu jest możliwość zejścia. Wygląda to jak jakieś wrota, albo jak jakiś portal po prostu. Ale nic się nie dzieje. Może to będzie aktywne później, a może musimy się skupić na tym. Wiecie, skupić wzrok na tym, ale nie. No też się nic nie dzieje, słuchajcie. Z drugiej strony? Nie. Ech, no nic, dobra. Sprawdźmy sobie to. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Okej. Dobra. Może taki znak musimy gdzieś znaleźć, słuchajcie. To jest coś podobnego, co mieliśmy przy poprzedniej bramie, tylko tam była runa, a może tutaj po prostu musimy odnaleźć podobny symbol, żeby otworzyć tą bramę. Może tutaj coś jest? Oh, patrzcie na to! Widzieliście to? To, co Druf mówił. Nasz przewodnik. Nie ufaj swoim oczom. To jest iluzja. O kurde. Ale świetne motywy, podoba mi się to. Podoba mi się to naprawdę bardzo. Dobra, znowu się zaczyna ciemno robić. Świetne, naprawdę świetne motywy. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać walka, bo to ma być Bóg Iluzji. Coś czuję, że on może być większym wyzwaniem niż Bóg Ognia. Ale klimatycznie, naprawdę. Klimat jest.
To mi pachnie bossem, to mi pachnie areną. Dobra, tu ja nie mogę nic zrobić przy tym ołtarzu. Ciemność, ciemność. Te głosy są złowrogie, naprawdę. Patrz ile ciał. Zapomniałam, że R1 to jest blok. Dobra, musimy uważać, bo mamy walkę. Nie możemy zginąć. Te głosy nie pomagają. On jest ranny. Dobra, mamy co. Uff, no, trzeba naprawdę uważać, nie? Trzeba naprawdę uważać, bo ci przeciwnicy... Patrzcie, od razu się rozpogodziło. Ci przeciwnicy naprawdę potrafią momentami zaskoczyć, ale podobała mi się ta animacja na koniec tego przeciwnika. Czekajcie, chcę sprawdzić, czy ja nie mogę czegoś zrobić przy tym ołtarzu. Kiedy już oberwał dość mocno... Nie, nie mogę nic zrobić. Kiedy oberwał dość mocno, nie mógł zaatakować. Znaczy zaatakował, ale po czasie, bo był osłabiony, był ranny. Fajny smaczek, naprawdę. Fajna rzecz. Szczegół. Ale świetne jest to, że twórcy o coś takiego zadbali. Że przeciwnik też jest osłabiony. Kiedy jest ranny, to też jest ciężej mu walczyć. Dobra, to wygląda jakby tutaj można było coś zrobić. Nie mogę się tu wspiąć? Nie, nie mogę. Ale tu chyba nic nie ma takiego, to po prostu są elementy otoczenia. Dobra, mamy kolejny znak, słuchajcie. Coś czuję, że trzeba będzie go znaleźć i też w jakiś sposób otworzyć te... Tak, musimy ten znak znaleźć. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Look how much it's changed. Okej, trzeba szukać takiego znaku. Patrzcie na to, tutaj. Tak, czy nie? Dobrze kombinuję? A bo tutaj się nic nie dzieje, ale...
Tutaj jest przejście. Patrzcie na to. Tu jest przejście. Jestem pewna, czy te znaki, które tutaj wiszą, mam jakoś tak jakoś ustawić, połączyć. Poczekajcie, sprawdźmy sobie to miejsce. Może... O właśnie, może da się wejść gdzieś wyżej i z innej perspektywy to ogarnąć. No to na pewno chodzi o to, o właśnie, o to, co tutaj wisi. No, tutaj da się wejść, tylko... O właśnie, o właśnie. Mamy to, słuchajcie. Świetne, naprawdę świetne. Tylko z innej... Z innej perspektywy trzeba było to zrobić. Dobra, schodzimy na dół. Dobra, sprawdźmy, czy czegoś tutaj nie ma. Gra chyba nie posiada tutaj żadnych motywów zbierackich, żeby coś zbierać, ale i tak wolę się tutaj porozglądać. O, tu mamy jakąś bramę. Dobra, ona jest zamknięta. Tutaj nie mamy żadnego przejścia. Może to jakiś skrót będzie, albo jakiś powrót fajny. Wow. Dobra, no tu się raczej nic nie dzieje póki co. Trzeba się za czymś rozejrzeć. Może gdzieś tu jest jakaś runa albo jakiś znak. Nic nie widać. Ciekawe, czy tutaj wejść mogę? Nie. Nie mogę wejść. Przynajmniej nie teraz. O, tu mamy ten znak. Okej, czyli ten sam motyw, znowu musimy ustawić kruki. Trzeba to zrobić stamtąd, dobra. A to już wiemy, gdzie iść. Tutaj są schody, myślę, że tędy. Może to się teraz nam otworzyło? Nie. O kurde. Focus.
Musimy podążać za pieśnią i się skupić. Pieśń jakby słychać z tej strony, ale kurczę, nie wiem, co mamy tutaj zrobić, na czym się dokładnie skupić, czy na tej bramie? Czy to są oczy? Spójrzcie na to. Są oczy. To są oczy. Wydaje mi się, że może tu musimy wejść i się skupić na czymś. Kurczę, no, zastanawiam się. Kurde, na czym my mamy tutaj skupić wzrok? Tego nie wiem. Próbuję skupiać na wszystkim, na czym się da. O, tu! Kurczę, coś tutaj musi być. Słychać jego pieśń dość głośno, wyraźnie. Ale nic się nie dzieje. Też te głosy nic teraz nie mówią. Nie wiem, czy na tej fladze się skupić. No tu jakby słychać tego pieśń, ale ja nie jestem w stanie tutaj się dostać. A tu się coś dzieje, tutaj, ewidentnie, ale ja nic nie jestem w stanie zrobić. Nie mogę otworzyć bramy. Dobra, moi drodzy, ja robię cięcie i zaraz zobaczymy. Słuchajcie, pojawiło się przejście. Nie wiem, czy pojawiło się teraz, czego po prostu nie zauważyłam. Na prawo od tej bramy tu pojawiło się przejście, a zauważyłam to, bo zaczęłam się tutaj rozglądać i zauważyłam jakąś postać tu, w tym miejscu. Zobaczcie sami, widzicie? Tam. Widzicie? Jest tam jakaś postać albo jakaś bestia, możliwe, że to nawet on. Valravan, ale wydaje mi się, że nie, że to chyba jakaś bestia jest. A może to Valravan? A może to on? Spójrzcie na to. Zniknął. Kurde, ciekawe, czy to był on. Czy on tak wygląda? A może to była tylko jego iluzja, może go tu fizycznie nie ma. Ale wątpię, on nas obserwuje, on wie, że my tu jesteśmy. Patrzcie, była ścieżka, była. O kurde. Widzicie? Spójrzcie na to. Ale to jest świetne. Ja nie mogę. Tam jest. Musimy chyba za nim iść, wiecie? Patrzcie, te oczy. No coś niesamowitego. Naprawdę,
budzi to taki niepokój. Czy jesteśmy obserwowani? Dobra, tu nie przejdę. Nie, nie przejdę. To musi być on. To on. On nam znika. Psuł iluzję. Dobra, te drzwi są zamknięte, właściwie brama. Tak samo jak w tamtym miejscu, jak na dole. Tam jest. Otworzę to? Tak. Czyli to skrót po prostu, otwieramy sobie. To też możemy otworzyć. Otwórzmy sobie. Kurczę, no. A może on... Może on nie tyle znika nam, w sensie ucieka, tylko prowadzi nas do siebie. Wiecie, żeby się z nim zmierzyć, żeby zawalczyć. Nie wiem, co tutaj nam to da. Możliwość zaskoczenia. Okej. Dobra, lecimy po ciebie, balerowanie. Nie, mi się wydaje, że on nas prowadzi do siebie, tak? Chce nam pokazać, którędy mamy iść, żeby otworzyć jego bramę i dostać się do niego. Gdyby chciał, to by zawalczył z nami już teraz. Iluzja, magia, sztuczka, wszystko naraz. Tylko tak, co mi to daje? To mi za dużo nie daje. Właśnie, ja muszę się dostać tutaj na górę, żeby właśnie przedostać się do Valarovana, do jego drzwi. Tylko jak się tutaj dostać, to jest teraz pytanie. On mi zniknął i te głosy teraz mi mówią, że on mi pomaga, że to są czary. Nie oszukuję. Nie wiem, czy ja gdzieś tutaj nie mogę wskoczyć. No nie, nie mogę tu nigdzie wskoczyć.
Muszę się tutaj dostać jakoś. Jeszcze raz spojrzałam przez tamten łuk. Tam. I spójrzcie, co teraz się stało. Te schody prowadzą nas teraz tutaj. Przed chwilą tego nie było. O, i teraz możemy to zrobić. O kurde, ale zabawa. Świetne, naprawdę świetne są te iluzje. Dobra, mamy to, słuchajcie. Ale dosłownie przed chwilą tego tutaj nie było. Jeszcze raz spojrzałam przez ten drewniany łuk. I te schody się połączyły. A teraz tu jest ściana. O kurde, teraz tam jest mur. Ale ciekawe. No i tam nie można już przejść. Dobra, wchodzimy, moi drodzy, słuchajcie. Wow. If only it were that simple. The worst kind comes without warning. A deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj, zanim przekroczymy tę bramę. Kurde, to przejście zniknęło. Dwóch naraz, o kurde. Ale to była pułapka. Ciekawe, czy to jest taka rozgrzewka przed walką z bossem. Czy ja będę mogła wrócić do tamtych drzwi? Myślałam, że to jest poboczne przejście. Dobra, koniec walki. Jest i powrót, słuchajcie. Ale jest przejście dalej też. I teraz ja się zastanawiam, co my mamy zrobić. Czy to było rzeczywiście... Słuchajcie, to jest jakieś przejście dalej, ale... Dobra, sprawdźmy to. Wrócimy się zaraz do tej bramy. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Okej, okay, jak powstał świat. No dobra, czekajcie, ja muszę się wrócić do tamtej bramy, bo czuję, że tutaj ta ścieżka zaprowadzi nas gdzieś dalej. Może się mylę, może to jest poboczna ścieżka, naprawdę nie mam pojęcia, ale trzeba sprawdzić tą bramę. Aha, czyli nie możemy tu wejść.
Czyli tak, czyli on tam jest, ale my musimy znaleźć inną ścieżkę. Wszystko jasne, dlatego też musimy iść tutaj. No dobrze, no to będziemy iść tędy, słuchajcie. Ciekawa jestem, czy uda nam się do niego dojść jeszcze w tym odcinku, czy nie. Tu nic nie ma takiego? Patrzcie na to, wszędzie latają kruki. No to znaczy, że on tam jest. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones. Into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Okej, mamy jedną ścieżkę, słuchajcie. Wydawało mi się, że tutaj będziemy mieli kolejne zagadki, kolejne otwieranie jakichś drzwi, ale... Na razie nie, na razie gra nas po prostu prosto prowadzi przed siebie. To wygląda, jakby można było się tam przydostać. Są jakieś mosty, słuchajcie. Nie no, jest tych ścieżek tutaj trochę, gdzieś tutaj można się przydostać. Dobra, myślę, że w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek, bo jest dość spokojnie. Będę się tutaj rozglądała w następnym materiale. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. I że cieszycie się na widok serii, pełnej serii Zagrajmy w z tej gry. Ja się bardzo cieszę, bo gra zapowiada się niesamowicie. No i w tym roku będzie wychodzić też druga część Hellblade, więc jak ugramy sobie jedynkę w całości, to na pewno będę chciała też ograć dwójkę, jak już wyjdzie. Ja was zachęcam gorąco do subskrypcji kanału, do podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Mi bardzo podobał się ten etap. Fakt, jest momentami ciężko, bo te iluzje są dość mylące i czasami troszeczkę krążymy, żeby to znaleźć, ale to jest dobrze, to jest dobre, bo to jest wyzwanie. Twórcy naprawdę podnieśli wysoko poprzeczkę i trochę naprawdę trzeba się tutaj pokręcić, poświęcić czasu, pogłówkować, co jest bardzo fajne, bo też gra nie podpowiada w ogóle nam nic. Nie ma tu żadnych samouczków, gra nam nie mówi. Fakt, są te głosy, które nam mówią mniej więcej, co my mamy zrobić, ale to jest tak, że sami musimy znaleźć rozwiązanie, sami musimy znaleźć jakieś przejście i sami pogłówkować. Podoba mi się ten motyw, bardzo fajny. Już się nie mogę doczekać starcia z Bogiem Iluzji. Zachęcam gorąco do zostawienia łapki w górę oraz do wpadania na serwer Discord. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!